Jak traktujecie drogę do finału? Portugalia, a potem ewentualnie Belgia lub Walia. Czy to jest kręta i wyboista, czy taka szansa może się już nigdy nie powtórzyć? Ja raczej radziłbym skupić się na meczu z Portugalią, no bo tutaj mówienie o kolejnych przeciwnikach jest nie na miejscu, bo mamy do zrobienia swoją pracę w czwartek i to jest najważniejsze. Jeżeli będziemy tak do tego podchodzić, to możemy zajść daleko. Jeżeli będziemy mieli odległe marzenia i gdzieś tam te najbliższe cele mogą nam uciekać i dlatego chcemy się skupić na tym meczu z Portugalią. A przyszłość zobaczymy, co nam pokaże. Na razie nie myślimy o tym.